A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru, a gdy stawili się u niego, rzekł im: Wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami i jak służyłem Panu z całą pokorą, wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadek Żydów. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach. Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do opamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. I oto teraz zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka, prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Lecz o życiu moim mówić nie warto, nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przejąłem od Pana Jezusa, aby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego, wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam wam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Boga, nabyty własną Jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągać za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Srebra ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że oto te ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. A to powiedziawszy, padł na kolana swoje wraz z wszystkimi i modlił się. I powstał płacz wielki wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go, bolejąc szczególnie nad słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą oglądali jego oblicza, i odprowadzili go na statek. Ten fragment zawiera bardzo istotne wskazówki dla nas odnośnie naszego zbawienia, organizacji zboru pańskiego, ale też praktycznego naszego chrześcijańskiego życia. W związku z tym przyjrzymy się temu. Jest rok 58. Paweł otrzymuje objawienie. Miał poważne problemy. Nie wiedział, czy wrócić do Koryntu i ratować Korynt, bo tam już były pewne problemy. Tam przyszli charyzmatycy, którzy wnieśli ten cały zamęt bełkotania w tych językach i tak dalej. Paweł miał z tym poważny problem. Dlatego mówił wyraźnie, że Duch Boży buduje zbór. Duch tego świata albo duch antychrysta buduje nasze ego, prawda? To on mówi w liście do Koryntian w 12 rozdziale, że kiedyś do niemych bałwanów szliśmy, jak nas prowadzono, służąc tym Bogom w nierozumny sposób, nie rozumiejąc nawet, o co w tym wszystkim chodzi. Paweł wzywa do tego, aby w sposób świadomy, z przekonaniu głosić Słowo Boże. Bo inaczej służymy jakiemuś Bogu, bo skoro nie rozumiemy ani co mówimy, ani co twierdzimy. Następna sprawa, w jakimś duchu, ponieważ nie wiemy, jaki duch przez nas przemawia, skoro nie jesteśmy w stanie tego ducha zbadać na podstawie Bożego Słowa. Przecież Jan mówi: badajcie duchy, czy są z Boga. Jak możemy zbadać ducha, który jest niemy? Przecież Pan wypędzał takie duchy z krzykiem, prawda? Wychodziły. Duch nie może być niemy, dlatego że my jako ludzie otrzymaliśmy rozum, aby poznać tego, który jest prawdziwy, my jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem, życiem wiecznym. Bóg nie odebrał nam rozumu, abyśmy dzisiaj jakimś językiem, który absolutnie nie przemawia do naszego ducha, bo nie może przemawiać, ponieważ naszego ducha karmi Słowo Boże. Więc jak możemy być karmieni czymś, czego nie rozumiemy? Paweł mówi: tak było kiedyś, jak szliście do niemych bałwanów. Teraz poszedł świadomy, oddajemy cześć Bogu. Dalej mówi: a skąd wiesz, że nie przeklinasz Chrystusa? Nikt nie powie w tym duchu: niech Jezus będzie przeklęty przecież. A skąd wiemy, skoro nie rozumiemy tego, co jest mówione, tego, co jest stwierdzone?
tego, co jest przekazywane. Musimy wierzyć na słowo, że ten ktoś, który mówi, to mówi z ducha, ale z jakiego ducha? No on twierdzi, że z ducha Bożego, prawda? Jest to poważny problem. Paweł mówi, bądźcie w myśleniu jak dojrzali, a w złym jak? Co to jest było złego, o czym on mówił? No właśnie to, co nie buduje zgromadzenia, a co buduje własne ego. Nigdy Duch Boży nie buduje nas w naszym ja. Dlatego, że Duch Boży prowadzi nas do krzyża. A krzyż dokładnie to śmierć naszego ja, a nie jego budowanie. Natomiast to, co mamy budować, to budujemy ciało Chrystusowe, do którego należymy. A ono się buduje przez Słowo Boże. Tak jest, tak jest, tak jest. I to jest bardzo ważne. Więc sami widzimy, jak wielki zamęt jest dzisiaj w tym duchowym chrześcijańskim świecie. Potężny zamęt. I to jest problem, to jest problem. Czy ty uwielbiasz siebie samego, czy uwielbiasz Pana Jezusa? Bo czasami ludzie tak wielbią tego Boga, że tak naprawdę to oni są uwielbieni. Natomiast Pan Jezus jest tylko taką przynętą jak na ryby, prawda? Nie, Pan Jezus nie jest przynętą na ryby. Pan Jezus jest celem naszego życia, celem naszego zwiastowania. Jego chcemy przedstawić wszystkim, aby go wszyscy poznali, bo nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia, jak tylko Pan Jezus Chrystus. Dzisiaj Maciej czytał 6 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Myślałem, że o tym powie, ale nie powiedział. Mi się nie pogniewa, że jeśli ja powiem. Tam jest napisane, mojego imienia Jahwe nie objawiłem. Ale dalej, mówi chwilkę, parę wierszy dalej, ja cię wybawię. Złóżcie teraz dwa słowa. Jahwe i zbawiciel. Zbawienie, wybawienie. Co wam wyjdzie? Jakie słowo wyjdzie wam? Jakie imię będzie? Jeszua, Jezus Chrystus. I to jest bardzo ważne, a że na dowód tego Hoszea, syn Nuna, miał zmienione przez Mojżesza imię, na jakie imię? Jeszua, Jezus. I dlatego niektóre przekłady nie mówią Księga Jozuego, tylko mówią Księga Jezusa. Tak, 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 tak. Mojżesz mógł nas doprowadzić tylko do Jordanu, ale Chrystus prowadzi nas poza Jordan. On prowadzi do zwycięskiego duchowego życia. Zakon nie mógł naprowadzić do doskonałości z powodu słabości naszego ciała. Bo człowiek, który jest pod zakonem, umysłem służy zakonowi Bożemu, ale ciałem służy zakonowi grzechu. A my jesteśmy nie pod zakonem, tylko jesteśmy pod łaską, prawda? I tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A Panu, nie jesteśmy pod zakonem, chwała Bogu za to. Aczkolwiek tak w ogóle mówiąc, to nie jesteśmy pod żadnym, bo jest jeszcze zakon Chrystusowy, a tam jest jedno przykazanie. Kto wie jakie? Miłość. Miłość do Pana zwycięża wszystko. Naszą cielesność, naszą duszewność, ten świat i wszystko, co na tym świecie, i intrygę szatana, wszystko. Miłość Boża popycha nas, jest napisane. Ogarnia nas. Łączy nas z Chrystusem i to jest nasz cel. Złączyć życie z Panem Jezusem. Nie ze mną, bo jak będziesz do mnie podobny, nie pójdziesz do nieba. Musisz być związany z Chrystusem. I to, co ja robię, i to, co ty robisz, i to, co my powinniśmy wszyscy robić, łączyć ludzi z Chrystusem, tak? Aby oni się mogli Pana Jezusa uchwycić. Bo nie ma żadnego innego przewodnika, ani innego zbawienia, jak tylko w Chrystusie. Paweł zawołał starszych zboru, wiedział, że już nie będzie więcej tam w Efezie, ponieważ Pan Bóg mu to objawił przez ducha, co go czeka w Jerozolimie, i wiedział, że już nie wróci. Duch Święty mu to objawił. Więc oni stanowili się przed nim, ci starsi zboru, i mówi, a wy wiecie od pierwszego dnia, jakie było moje do was przyjście, pamiętacie? I mówi, jak wyglądało jego życie, jak służyłem wam z całą pokorą, a więc w sposób uniżony. To nie był jakiś człowiek, który, patrzcie na mnie, ja jestem wyjątkowy, ja jestem super. Nie, on tak nie mówił. On mówił wyraźnie, patrzcie na Pana Jezusa i naśladujcie tych, którzy postępują według tego wzoru. Czyli mowa tu jest o tej cząstce, którą każdy z nas ma godnego pochwały i jeśli to jest Chrystus, mamy go naśladować. Dlatego absolutnym wzorem jest Pan Jezus Chrystus. Natomiast my możemy się wzorować na braciach i siostrach, którym dają nam dobry przykład, ale nie możemy na nich budować. Prawda?
Bo budowanie na człowieku jest budowanie na piasku. Dlatego Pismo Święte mówi, przeklęty to na człowieku polega i z ciała czyni oparcie swoje, prawda? Nie, my musimy zbudować swoje życie na Chrystusie. Nawet nie na jakimś fajnym, obdarowanym bracie. Na Chrystusie. I to jest bardzo ważne. Dlatego, że wszystko możesz się chwiać na tym świecie, ale nie Chrystus. Pismo Święte mówi, że fundament Boży stoi nieporuszony, czyli nikt nie może go poruszyć. I pieczęć na nim jest, czyli nikt nie może go zmienić, tego fundamentu, tak jak dzisiaj niektórzy, tacy arcyapostołowie, chcą zmieniać Słowo Boże do swoich własnych oczekiwań i potrzeb. Nie, nie zmienimy Słowa Bożego. My trwamy w nauce apostolskiej, tak jak trwali pierwsi uczniowie. Prawda? To jest fundament pod nasze zbawienie, nasze wiary. Mówi wyraźnie tutaj o łzach i o doświadczeniach, które przychodziły na niego z powodu Żydów. Zobaczcie, Paweł tak niewiele mówi o sobie. Tak naprawdę to, kiedy stanął przed Koryntianami, z powodu tego, że tamci charyzmatycy, bo mieli taki wzór, to oni pochodzili tam z Judei, to wzór pobożnościowy, jaki jest w Starym Testamencie, to jest pomazaniec. Dlaczego? Bo nie wszyscy mieli Ducha Świętego, tylko ci, którzy byli pomazani przez Ducha. Okay? Jak dzisiaj charyzmatycy mówią o pomazaniu, to po prostu mówią szczerze, że oni kłamią, bo się nie ma czegoś takiego jak pomazanie. A wiecie dlaczego? Kto w Kościele nie ma Ducha Świętego z Boże Pańskim, nie należy do Pana. Więc jeśli byśmy mówili o pomazaniu, to musimy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy pomazani. Ja tak mówię, oni są pomazani, tylko nie wiem czym. To jest ich problem. Oni nie rozumieją pobożności między Starym a Nowym Testamentem. Tam był wielki człowiek. Widzicie mnie? To ja, uduchowiony, pomazany człowiek. A tu jest coś innego. Pokora, skromność, łzy, modlitwa. Po co? Aby Pan Jezus był uwielbiony. Aby On się objawił, tak? Aby On był wielki, a my coraz mniejsi. I to jest nasza służba. I tak służył apostoł Paweł. Choć był apostołem. Nikt z nas apostołem nie jest tutaj. Ale my jesteśmy tylko uczniami, tak? I Pana Jezusa i apostołów. Ale nie jesteśmy apostołami. A On, będąc apostołem, z pokorą, ze łzami to robił. W liście do Koryntian, kiedy oni się chlubili tymi swoimi doświadczeniami, doznaniami, objawieniami, nie wiadomo czym jeszcze, no i tymi bełkotami, tak, które nazywali, że to jakiś różny sposób uduchowienia, to apostoł Paweł mówi, ja w przystępie głupoty opowiem wam trochę o moim życiu. I to mówi, to jest głupota. Kiedy my mówimy w świadectwie o sobie, a nie mówimy o Chrystusie. Ale skoro znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy, to ja wam też jako głupi coś powiem, tak? I mówi, nadmiarę chłostane. 4 razy 50 uderzeń, coś jedno uderzeń bez jedną, 5 razy, tak? Tak? 5 razy, coś bez jednego. I mówi tutaj o tym, prześladowany raz, kamienowany, tak? Tak. I on tu mówi o tych Żydach. On mówi, Paweł, ale ty się nie, co o tym nie mówiłeś przedtem, że byłeś chłostany, że byłeś kamienowany, że byłeś... Gdyby Łukasz tego nie napisał, to byśmy nic nie wiedzieli. Dlaczego? Dlatego, że całą pobożnością apostoła Pawła to nie był Paweł, tylko Pan Jezus Chrystus. On o tym potem powie. I Żydzi go prześladowali, bili, chłostali, kamienowali, a on nadal szedł i głosił Ewangelię. Nie przeszło mu, bo jest tylko jedna rzecz, która nigdy nam nie przejdzie, prawdziwie odrodzonym z ducha ludziom. Co nam nie przejdzie? Kochanie Chrystusowe. I muszę wam powiedzieć, że jestem chory, tak? Nieuleczalnie chory. Prawie śmiertelnie chory na moje ja, śmiertelnie, żeby ono zostało całkowicie uśmiercone we wszystkim, ale z miłości do Pana Jezusa, prawda? I nic innego nie chcę robić, tylko zarażać tą miłością do Pana Jezusa i do Jego Słowa. Bo to jest bardzo ważne. Jeśli kochamy Pana, to jesteśmy jedno. A jeśli kładziemy nacisk na nasze ego pobożnościowe, to efekt jest taki, że zaraz się dzielimy, bo ten jest świętszy, ten jest bardziej duchowy, ten jest mniej, tamten ma więcej, tam ma większe objawienie, tam ma mniejsze. W ogóle teraz jest problem, kto jest z nas największy? I potem tak, Pan mówi o krzyżu, a oni się kłócą, kto jest największy. Jak pójdziesz na krzyż, to nie będziesz o tym myślał, że jesteś wielki, tylko że jesteś martwy. Ale za to Chrystus żyje, tak? Jak mówi apostoł Paweł, Chrystusem jestem ukrzyżowany, nie żyję ja, ale żyje we mnie Pan Jezus Chrystus. O to chodzi? No przecież, że o to chodzi.
Dalej mówi, nie uchylałem się do zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne. A więc zobaczcie, ta Boża mądrość objawia się w każdych dziedzinach jego życia. On nawet o medycynie mówił. Prawda? Mówi do Tymoteusza, a ty samej wody nie pij, tylko dolej trochę wina, żeby, wiadomo, w tym momencie na trawienie to dobrze działało i odkażało tą wodę, bo te wody to takie były tam bardzo często nieczyste, płynęły z brudnymi rurami albo wiaduktami, tak, obrzydliwe. I czasami trzeba było właśnie użyć czegoś takiego, żeby tę wodę uzdrowić. Tak? Więc mamy takie medyczne nawet tu wskazówki, prawda? Paweł był niesamowity pod każdym względem. Mówi o, daj przykłady ze sportu, daj przykłady z tego, z tamtego. Mówi o boksie, tak? Pawle, ty wszystko wiedziałeś. To świadczy o tym, że Paweł rozumiał, że Kościół to nie jest getto, w którym się zamykamy, stawiamy jakieś mury, odgradzamy się od świata. Jesteśmy takim kółkiem różańcowym wzajemnej adoracji, tak? Nie. Pan mówi, my mamy iść do świata, ale nie po to, żeby iść ze światem, tylko po to, żeby świat przez Ewangelię co? Zbawić. Nie zmienić, nie zmienimy świata, bo świadki złem, ale możemy zbawić. Mam na myśli świat, mam na myśli ludzi na tym świecie, którzy są Bożym stworzeniem i potrzebują odkupienia w Chrystusie Jezusie. A więc pożyteczne, czyli czy z tego, co on uczył, zbór Boży, ludzie mieli pożytek. Czasami mam takie wrażenie, że Pismo Święte mówi, niektórym nawet własna mowa się podoba, czyli nawet są tacy, których własna mowa buduje. Ja spotykałem takiego kiedyś. Pojechałem taką konferencję, no i on stanął i modlił się 20 minut. Tak duchowo, że ja już patrzę na tę moją teczkę, chyba wezmę teczkę i się wrócę. Ale on miał jeszcze duchową żonę. Ona 15 minut. Aleluja, aleluja! No to szteczkę wziąłem w rękę i mówię, jeszcze jedna modlitwa, idę do domu. No ale był trzeci, on się już modlił 10 minut. No i już się odkręciłem, aby odejść, ale zobaczyłem brata, który stanął za tamtym i mówi, amen, amen, amen! No i tamten skończył. Ja spojrzałem na niego, mam jeszcze usługiwać? Bo już mam dosyć. Tak budowali siebie, że myśmy wszyscy mieli dosyć. I przeszło nam w ogóle. A Pismo Święte mój ducha nie gaście. Kiedy uwielbiamy Chrystusa, nasz duch jest pobudzony. Kiedy uwielbiamy samych siebie, nasz duch jest Boży zgaszony w zgromadzeniu. I dlatego są Boże, mój ducha nie gaście. Takie rzeczy z ciała gaszą ducha. No. Dlatego jest to bardzo ważne. Powinniśmy pamiętać o tym, że celem naszych zgromadzeń jest Chrystus. Prawda? Dlatego Paweł mówi, że on uczył to, co jest dla innych pożyteczne. To znów jest związane z budowaniem nie siebie samego, tylko ludzi. Słuchaczy, kościół, zbór wierzących ludzi. Mówi to o nauczaniu publicznym, pouczył szkole Tyranosa i po domach. To jest bardzo ważne. Można powiedzieć, że nauczanie po domach zajmuje bardzo wiele czasu, ale nigdy nie porozmawiasz w taki sposób z ludźmi, jak możesz wtedy, kiedy ich odwiedzisz. Dlaczego? Widzisz, jak żyją. Widzisz, jacy są. Nikt go nie słyszy, więc mogą powiedzieć ci coś, czego w gromadzeniu ci nigdy nie powiedzą. Możesz im pomóc. Mam taki przykład. Kiedyś mnie zaprosiła na rodzina. Może się trochę wprosiłem też, powiem. No ale oni pozrobili mi herbatę. Ale taka dziwna atmosfera nastąpiła i powiedzieli do mnie, przepraszamy cię, ale nie mamy cukru. No też miałem sygnał, tak? Że trzeba iść do supermarketu i zrobić zakupy. Bo im się pieniądze skończyły, na cukier nie mają, nie? No i jak przyszedłem tam, no to oni byli szczęśliwi. A myśmy mieli taki problem. My modliliśmy się, Panie Boże, jak to rozwiążesz? Bo dzieci mieli. A Ty to rozwiązałeś w taki sposób. Gdybyśmy tylko się do zboru tutaj, do zgromadzeń całkowicie ograniczyli, to byśmy nie wiedzieli tego, nie rozumieli tego. A potem się okazało, że można tym ludziom było pomóc. I dlatego też służba nie tylko musi być zboże, ale my musimy umieć mieć też kontakt z ludźmi, być dla nich serdeczni, przyjacielscy, braterscy, siostrzani, jeśli ktoś jest siostrą, tak? Dlaczego? Bo nie pomożesz człowiekowi, jeśli o nim nic nie wiesz, no chyba, że ci Pan Bóg zatrąbi do ucha, słuchaj, zrób coś dla niego, nie?
No ale jak to się strąbo, to trudno mu zatrąbić, tak? Żeby się sam domyślił, więc to jest takie trudne trochę. Chociaż zdarza się, chociaż się zdarzają takie rzeczy. I chwała Bogu za to, że się zdarzają. Paweł mówi, że wzywał Żydów, jak i Greków do czego? Do opamiętania. Paweł nie mówił regułek. Powiedz teraz to i to, jesteś zbawiony. Powiedz teraz to i to, jesteś zbawiony. Podnieś rękę, jesteś zbawiony. A jakby pies fajnie zaszczekał, też by był zbawiony? Przecież to jest głupota. Zbawienie jest tylko wtedy zbawieniem, jeśli Pan powiedział, jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. Tak? Pragnienie. A skąd możemy mieć pragnienie? No to jest napisane. Paweł wzywał do opamiętania. Żeby wzywać kogoś do opamiętania, to trzeba najpierw powiedzieć mu, że on ma wielką potrzebę, tak? Kim on jest, tak? A potem do wiary w Pana Jezusa, bo to jest ratunek. Ja mam taki mam konkretny przykład. Powiedzmy, że masz koło ratunkowe, jest to Jezus Chrystus, tak? Napisałeś sobie na tym kole ratunkowym Jezus Chrystus. I stoisz człowiekiem na moście, tak? I mówisz, proszę Pana, musi Pan uwierzyć Pana Jezusa. I zakładasz mu koło ratunkowe, bo Ty chcesz Go uratować na tym moście. A to nie jest to śmieszna sytuacja? On ci powie, ale ja nie mam po takiej potrzeby. I najtrudniejszy moment w tym wszystkim oczywiście, to jak zrobić, żeby to koło było mu potrzebne? Kombinujecie już? Kombinujecie? W pewnym momencie go złapał, z mostu wpadł do wody i tam się trzepie w tej wodzie, a ten mówi, chcesz koło ratunkowe? Dawaj szybko, dawaj bałtonę, prawda? Tak samo i tu, chcesz Pana Jezusa? No jeśli nie ma potrzeby, no to po co będzie chciał Pana Jezusa? I to jest ten problem właśnie. Najpierw trzeba przeprowadzić człowieka do upamiętania. Bez Ducha Świętego się nie da tego zrobić. To Duch Święty, prowadząc nas, wie w jaki sposób powiedzieć, tak jak mój list do Koryntian 14 rozdział, kiedy nasze słowo jest zwiastowane w taki sposób, że jest nim Duch Boży, to tajemnice serca wychodzą przed tym człowiekiem na jaw, także pada na twarz i wyznaje, że Jezus jest co? Jest w was. Bóg jest w was. I to jest prawda. To jest prawda. Ja wszedłem kiedyś ze zgromadzenia. Na ścianie było Słowo Boże. Przeczytałem, ono rozbiło moje serce. A potem stał jeden z braci, podał pieśń, Barankowi chwałę, cześć. I przypomniało mi się słowo Jana, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Już było jasne, że jestem w fatalnym stanie, jestem zgubionym grzesznikiem. Ale spojrzałem na krzyż i zrozumiałem, że tam, na tym krzyżu umarł na Golgocie za mnie Jezus Chrystus. I to było wszystko. Bóg spowodował potrzebę, i Bóg podał ratunek. Sami wiecie, że jak nie jesteście głodni, to nic wam nie smakuje. Dlatego jest bardzo ważne, kiedy jest głód Bożego Słowa, kiedy jest głód nowego życia, kiedy jest głód Chrystusa. Ci ludzie chcą być tak duchowi, że aż są iluzjonistami. Oni chcą, wiecie, zadziwiać wszystkich. Tak jak ten Szymon, co moc Boża, która się nazywa wielka. To dzisiaj cały ruch charyzmatyczny to jest oparty tylko na takiej iluzji, prawda? Budowaniem czegoś wielkiego. Zobaczcie, ja tu wielki człowiek nawiedzony, tak? Nie. My musimy zwiastować Chrystusa. To jest nasz Zbawiciel i Pan. I Paweł to robił właśnie. Najpierw mówił, że potrzebne są pamiętania, a potem mówił o to, aby uwierzyli w Pana, zaufali. Na czym polega ta wiara? I powiedzmy sobie parę rzeczy na ten temat. Bo to jest bardzo ważne. Chcesz być zbawiony? Masz taką potrzebę? Każdy człowiek upadł w grzech. Wiemy o tym? Dlaczego grzeszysz? Bo masz grzeszną, upadłą naturę. Jesteś martwy od urodzenia. Niestety. Taka jest konsekwencja grzechu Adama, tak? I teraz musimy sobie tego uświadomić. Religia mówi, że jesteś dobrym człowiekiem i powinien się produkować, aż zarobisz na zbawienie, prawda? A Pismo Święte mówi, że martwe uczynki, martwego duchowo człowieka nic nie są w stanie mu pomóc. Bo jesteś martwy, no. I następna rzecz, bardzo ciekawa. Co zrobić, żeby być żywym człowiekiem? Żeby ożyć? W jaki sposób? I nagle dowiadujemy się, że Pan Jezus przyszedł po to, aby nas zbawić i aby dać nam nowe życie. To jest bardzo ważne. Nie tylko zbawić, ale dać nam nowe życie. I teraz, no dobra, no ale co z tym zbawieniem? Co ono jest? Czym ono jest? Ono jest darem łaski Bożej.
I zbawienie to nie jest tak jak 500 plus na przykład, łaska plus. Nie ma czegoś takiego. Albo jest za darmo, albo jest z uczynku. Jeśli ty mówisz o tym, że masz zbawienie, ale musisz wytrwać do końca, to ja się ciebie pytam, czyjego końca? Kto ma zakończyć twoje dzieło zbawienia? Ty? No to ma zbawienie z uczynku. Na koniec otrzymujesz zapłatę. Gdzie jest napisane, że na koniec będziemy zbawieni? Nie. W Ewangeliach? Może być tak, ale w nauce apostolskiej? Tym, którzy Słowo Boże przyjęli, da prawo stać się Bożymi dziećmi, tak? Łaską zbawieni jesteście, nie będziecie, jesteście. I to nie z was, Boże, to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. A więc łaska zbawienia, czy zbawienie jest dane nam w łasce całkowicie za darmo. Niczego do tego nie dodamy. Tylko w Starym Testamencie był jeden problem, kruczek, i to jest kruczek, niektórzy nie rozróżniają, czy cztery Ewangelie należały do zakonu, czy nie. Należały do zakonu, bo zakon wypełnił się dopiero na krzyżu, czyli jak Chrystus był, to był judaizm, nie żadne chrześcijaństwo. Następna sprawa, czytamy, że zakon się skończył w chwili zesłania Ducha Świętego. A dlaczego? Bo apostoł Piotr jeszcze jak w zakonie rzucał losy, tak, aby dołączyć 12 apostoła, który był reprezentantem Izraela. To jest zupełnie coś innego. Bo Pan Jezus z Izraelem zawarł przymierze. Tylko, że Izrael odrzucił Pana jako króla i nam się dostało to, czego oni nie chcieli podjąć. Ale na nich też czeka, tylko w innym czasie. A więc mamy taką rzecz. Każdy człowiek jest zgubiony, nie ma w nim chwały Bożej, jest martwy duchowo, zbawienie jest darem łaski Bożej. No fajnie, okej, ale co jeszcze? Ale kto to zbawienie daje? Prawda? Jakby ktoś wam z was mi powiedział, gdzie jest na przykład w Łodzi jakiś sklep, co można kupić kilo pokory albo worek miłości, to ja już biegnę. Ale wy nie znacie takiego sklepu, prawda? Mhm. Dlatego samo jest zbawienie. No musimy wiedzieć, gdzie mamy przyjść, aby to zbawienie wziąć. Dostać, otrzymać, jeśli jest darmo, tak? Wiecie, co się dzieje, jak jest tam gdzieś w supermarkecie promocja, to co się dzieje, prawda? O ja, szkoda mówić, tak? Chcemy wiedzieć, gdzie to jest. Ludzie by chętnie polecieli, gdyby to można gdzieś było dostać, ale to niestety jest na Golgocie, a tam nikt nie chce iść. Nawet Szymon Cyrenejczyk bał się krzyż wziąć na swoje barki, prawda? Ale wziął i chwała Bogu, bo przez ten krzyż jego rodzina została zbawiona. Żona i dzieci, tak? Chwała Panu. Chwała Panu. Takie wrażenie zrobiło na nim cierpienie i śmierć Pana Jezusa oraz te słowa, które padały z krzyża. Na niego to był szok. Dlatego my nic z ofiarą Pana Jezusa nie możemy porównać. Ani naszych uczynków, ani naszych zasług, ani naszych starań. Nic nie mamy, co moglibyśmy porównać z ofiarą Chrystusa. Do tej ofiary nic nie możemy dodać, bo chciał, wykonało się, zapłacone w pełni. Niczego do tego nie dodamy. To jest oczywista sprawa. A więc już wiemy, że zbawienie daje Pan Jezus Chrystus. Ale zanim otrzymamy to zbawienie, musimy zrobić tak zwane jedno spojrzenie. Tak jak Mojżesz wywyższył męża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał wieczne życie. Przychodzi do Jezusa, on: spójrz, co ja zrobiłem dla ciebie. Czy wierzysz, że ta ofiara jest skuteczna przez wiarę i moja krew jest w stanie obmyć twoje grzechy i ona jest w stanie ciebie zbawić raz na zawsze, na wieki? O czym mówić do Hebrajczyków? Że Jezus może zbawić przez wiarę raz na zawsze. I ty, jeśli spojrzysz wiarą, to Pan Jezus da ci to, co dzisiaj tobie przygotował, a to jest zbawienie z łaski, nie z uczynków, nie łaska plus, aby się nikt nie chlubił. Łączenie uczynków z łaską człowieka, który chce służyć na zbawienie, jest opisane w 7 rozdziale Listu do Rzymian, że jest jak kobieta, która ma dwóch mężów, znaczy chyba jedno musi być kochankiem. Nie? Albo już polegamy na zakonie, gdzie zbawienie jest za zapłatą, albo polegamy na łasce, gdzie zbawienie jest darem łaski Bożej. Czego jeszcze oczekujemy od Pana Jezusa? W Starym Testamencie można się było nawracać całe życie. W nauce apostolskiej tylko raz. Ale dlaczego? Dlatego, że nawrócenie troszeczkę inaczej wygląda w Starym i Nowym Testamencie. W Starym Testamencie ciągle nawracałeś od swojego złego postępowania, a w Nowym Testamencie robisz coś innego.
składasz swoje życie. Dlatego już nie możesz się nawrócić, bo możesz tylko raz. Ile razy można złożyć Panu sobie swoje życie? No pytam, ile razy? Ile razy można umrzeć jako stary człowiek na krzyżu? Raz. I na tym to polega. My przyjdźmy do Chrystusa, złożyliśmy Jemu życie, przyjęliśmy to cudowne zbawienie, które On nam dał z łaski i efektem tego, czyli owocem tego, co się stało, kiedy na przykład żołnierz na Golgocie przebił bok Pana Jezusa? W jednym momencie ci, których obmyła krew Chrystusa, otrzymywali Ducha Świętego. To nam jest obraz krwi i wody. I takie znamy. Otrzymujemy Ducha Świętego, stajemy się nową istotą, bo nasz duch zmartwychwstał. Nasza dusza będzie uświęcana teraz, a ciało oczekuje na odkupienie. To jest bardzo ważne. I dlatego my dzisiaj mamy dwie rzeczy. Znaczy kilka rzeczy, przepraszam. Dokładnie to jest 9 takich rzeczy, ale nie wszystkie wymienię. Które człowiek otrzymuje w momencie nowego narodzenia. Ale pierwsza taka podstawowa rzecz, to jest uszpaliwieni wtedy z wiary. Co mamy? Pokój mamy z Bogiem. To znaczy, że Syn Boży na to się objawił w naszym życiu, aby zniweczyć dzieła diabelskie. A co to jest dzieło diabelskie? Że grzech nad nami panował, a teraz panuje i króluje Pan Jezus Chrystus. Bo moje ja też tam jest ukrzyżowany na krzyżu. Następna rzecz bardzo ważna. Ten duch świadczy z duchem naszym, tym zmartwychwstałym, że Bożymi dziećmi jesteśmy. Bożymi dziećmi jesteśmy. To znaczy, że nikt nas już od teraz od miłości Bożej nie może oddzielić niczym. Nikt nas nie jest w stanie oderwać od miłości Bożej, które mamy w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Ani nas, ani Jego. Bo ta sama miłość, która jest w sercu Chrystusa, ta sama miłość jest w naszym sercu. Bo to jest miłość Ducha Świętego, który tą miłość rozlewa w naszych sercach. Nikt tego nie pokona. Ta miłość nie upada, ona nie ustaje, ona jest niezwyciężona. I trzecia bardzo ważna rzecz. Ci, którzy są Bożymi dziećmi, Duch Boży ich prowadzi, tak? A w jaki sposób? Jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym na dzień odkupienia, a nasz Pan i Król, który siedzi na tronie, rozpoczął nas w dobre dzieło i będzie kontynuował do dnia swojego przyjścia. Ja się pytam, gdzie to jest miejsce na twoje zbawienie? Kto cię usprawiedliwił? Jezus Chrystus. Czy możesz do tego coś dodać? Kto cię uświęca i uświęci? Panie Jezus Chrystus. Możesz coś do tego dodać? Nie. Trzecia rzecz. Kto cię odkupi i przemieni twoje ciało w postać uwielbioną do swojego ciała? Kto może to zrobić? Pan Jezus Chrystus. O ludzie, to co mogę ja zrobić, Panie? Dla swojego zbawienia nic, ale możesz za to zrobić dla zbawienia innych. I Pan powiedział wyraźnie, będziecie większe rzeczy dokonywane niż ja. Oczywiście nikt z nas nie odkupi nikogo na krzyżu, więc nie możemy dokonywać takiej większej rzeczy. Nikt nie dokona takich cudów mesjanicznych jak Pan Jezus, który wskrzeszał z martwych człowieka w stanie rozkładu. Ale zrobimy jedną rzecz, którą Pan Jezus nigdy nie zrobił, kiedy tu był na ziemi, w ciele. Nikogo nie narodził na nowo, bo nie było Ducha Świętego. A my dzisiaj mamy Ewangelię zbawienia, głosimy ją i ludzie są nie tylko zbawiani, ale są narodzeni na nowo, stają się nowymi dziećmi, nowymi ludźmi o nowej naturze, tak? Bożej naturze, gdyż mają Ducha Świętego. To jest dopiero cel. Słowo Boże, Ewangelia, to jest to. I dlatego my wszystko, co mówimy, robimy, składamy na Chrystusa. Na Nim budujemy. Paweł mówi, że teraz zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy. Zobaczcie, sługa Boże, dziecko Boże, jest zniewolony przez ducha, idzie, prowadzony Duchem Bożym. Bo takie jest dziecko Boże. Duch Boży prowadzi i nas zniewala. A co nas najbardziej w życiu zniewala? Przecież jesteśmy wolni, Pan Jezus powiedział. To co nas najbardziej zniewala? Miłość Boża. Wiecie co, że nie ma większej niewoli? Jak kochanie? Tak. I to jest prawda. Nie ma większej niewoli niż miłość. Dlatego są trzy rodzaje niewolnictwa w Biblii, tak? Polityczne, ekonomiczne i miłości. Pamiętasz taki przykład? Jak człowiek był niewolnikiem, ale potem został wyzwolony, tak jak Chrystus nas wyzwolił. On mówi, no teraz możesz iść gdzie chcesz, jesteś wolny. A on mówi, ale ja cię kocham, ja nie chcę być z twojego domu. To wtedy taki człowiek stawał przy drzwiach. On mu przebijał szydłem ucho na znak, że jest włączony do Bożej rodziny. I już nigdy z tej rodziny nie wyjdzie. Jest traktowany jak jeden z członków rodziny. Tak, tak. Pan Jezus nas odkupił.
I powiedział, możesz iść, gdzie chcesz. A powiedział, nie, my Cię kochamy. Już nie chcemy żyć dla Ciebie. My oddajemy całkowicie nasze życie Tobie. My chcemy być z Tobą złączeni na wieki. I On to zrobił. On to zrobił. On nas połączył raz na zawsze ze sobą. Tak to szydło połączyło ucho tego człowieka do tych drzwi. Tak i nasze ucho jest zawsze przyłączone do Pana. Dlaczego? Bo ci, którzy idą za mną, co słyszą? Głos mój słyszą. Twoje ucho jest zawsze złączone z Panem. Naznaczone Słowem Boga. I dziecko Boże bez Słowa Bożego żyć nie może. Tak? Tak jest. No dobrze. Czytamy, że szedł do tej Jerozolimy i Duch Święty mu mówił, słuchaj, ale tam ci dadzą bęcki, tam cię wezmą, tam cię uwięzią. Tak. I będziesz niestety w bardzo złym położeniu. I co on robi? Idzie. Dlaczego? Co go tam popycha? Przecież nie miłość własna, bo by uciekł. Popycha go do tego miłość Boża, aby mógł wykonać Bożą wolę. Mówi, jestem gotów umrzeć dla Chrystusa w Jerozolimie. Tak, bo miłość Boża to jest umiłowanie Pana bardziej niż swoje życie. To jest bardzo ważne. A Duch Święty upewnia go, że czekają go więzy i uciski, ale o moim życiu mówić nie warto. Zobaczcie, ile on by miał do powiedzenia, gdyby mówił o sobie. A on nie chce mówić o sobie. Chociaż mówi, daleko więcej pracowałem niż wszyscy. Dalej mówi, stygmaty Chrystusowe noszę na moim ciele. Przecież ten człowiek mówi, wielotomową encyklopedię napisać na swój temat. Ale on tego nie robi. Dlaczego? Bo o jego życiu mówić nie warto. Mówi, nie przywiązuje wagi do mojego życia. Dla mnie życiem jest Chrystus. I chciałbym dokonać biegu. Bieg to jest nasze uświęcenie. Ścigamy Chrystusa. Po co? Aby być do Niego podobni. Chcemy być jak Chrystus. Ja się uczę od Niego miłości. Ty też się uczysz od Niego miłości. Wszyscy się uczymy od Chrystusa miłości, bo to jest nasz wzór. Mówi i służby, którą przyjąłem od Pana. O, i tu jest nagroda. Za służbę jest nagroda. Bo to nie jest kwestia naszego zbawienia, tylko kwestia naszej wdzięczności i poświęcenia dla Pana. Jeśli jesteś poświęcony dla Pana, to znaczy, że nie kochasz siebie, tylko kochasz Pana. Tak, ja znam wielu ludzi, którzy służą Panu, ale kochają siebie. To widać na każdym kroku. Dlatego, że dla nich życie dla Boga to jest autopromocja. On mówi, że on to służbę przejął od Pana, czyli sam sobie tej służby nie wziął, to Pan mu to służbę włożył. A więc nie jest tym, kim by chciał być, tylko tym jest, kim Chrystus by chciał, aby on był. A to było ważne. Przecież wykształcony rabin. Skończył uniwersytet grecki. Mówił biegle po grecku, tak? Mówił w wielu językach, po łacinie i po wielu innych jeszcze, tak? Ale okazuje się, że Chrystus kazał mu być apostołem. Dla świata to tragiczna sytuacja, dla rodziców tragedia. Wykształcili człowieka, cała rodzina tyrała na to, żeby on skończył uniwersytet Gamaliela, a on teraz jakimś tam apostołkiem Jezusa Chrystusa został, no słuchajcie. To jest pewien problem, tak? Syn Williama Carey'a, który dał Indiom Biblię, został ambasadorem królowej angielskiej i dziennikarz pyta go, czy pan jest dumny z tego? On powiedział, ja? Nie. Mój syn się stoczył z misjonarza na ambasadora królowej. No przecież on służył temu największemu panu, a teraz się stoczył na ambasadora królowej angielskiej. To jest myślenie. Paweł mówi, wszystko uznałem za śmiecie. I wykształcenie, i pochodzenie, wszystko, aby zyskać Chrystusa. Aby nie chlubić się siebie i się swoich dokonań, ale chlubić się Chrystusem. Piękne? Oczywiście. Nikt nie może tego podważyć, bo to jest prawda. Dalej mówi, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Czym jest Ewangelia? Ewangelią łaski Bożej. Tak, w Starym Testamencie była łaska, ale nigdy pełni. Pismo Święte mówi, prawo stało się przez Mojżesza, lecz łaska i prawda stała się przez... Czyli mamy pełnię łaski w Nim. To jest zupełnie inne zbawienie. To nie jest zbawienie jak w Starym Testamencie, jak w czterech Ewangeliach, wytrwasz do końca, będzie zbawiony. Tylko mamy, albowiem łaską zbawieni jesteście. Chwała Panu za to. I On to zwiastował. I dalej mówi, już nigdy nie będziecie
oglądali mojego oblicza, wam, którym zwiastowałem Królestwo Boże. I tu mamy pewien problem. Jakie Królestwo Boże apostoł Paweł zwiastował? To jest bardzo ważny moment, dlatego że na tym ruch charyzmatyczny zbudował swoją herezję na temat Ducha Świętego. Kiedy Pan zakładał Królestwo Boże Żydom, to ono miało swój wymiar. Jaki? Ziemski, terytorialny. On budował Królestwo Izraela. One miały swoje granice. On dokonywał cudów, brał choroby na siebie, grzechy ich na siebie, wszystko brał na siebie, tak? Po co? Aby pokazać, że w jego ziemskim królestwie, które on tutaj założy, nie będzie chorób, nie będzie śmierci, nie będzie praw natury, które będą niszczyły ziemię, jak na przykład huragany, wichry, bo morze uspokajał, wichry uspokajał, prawda? W jego królestwie nie będzie trzęsień ziemi, prawda? I wiele innych rzeczy. On po prostu jest królem wszystkiego. Ale Żydzi to królestwo odrzucili. Jakie my teraz mamy królestwo? A królestwo ducha. Ono nie ma terytorium. Nie można powiedzieć, tam jest królestwo. Ale powiem ci, gdzie jest królestwo? Ty należysz do królestwa. To Królestwo Boże jest w twoim sercu. Dlatego, że w twoim życiu panuje i króluje Jezus Chrystus. Nasza ojczyzna jest w niebie, bo my należymy się do królestwa Boga Ojca. Czekamy na to królestwo. Bo ono będzie założone, kiedy będą nowe niebiosa i nową ziemię, w których mieszka sprawiedliwość. I my na to czekamy. A dzisiaj nasze królestwo, Boże Królestwo jest w nas. I do tego królestwa należą wszyscy wierzący, odrodzeni ludzie z ducha. I niestety nie mamy tu żadnego terytorium, dlatego nasza ojczyzna jest w niebie. Dlatego teraz mamy trochę inaczej niż wtedy było. Dlaczego? Dlatego, że w duchu jesteśmy doskonali, usprawiedliwieni. W duszy niestety nie jesteśmy doskonali, więc jesteśmy uświęcani. A w ciele, no niestety ciało nasze nie jest odkupione, więc chorujemy, upadamy, trudzimy się, starzejemy się. No patrzę w to lustro, coraz mniej włosów mam. No. Pan starzeje się, przemijam, tak? A więc po prostu wiem. I umieramy biologicznie, fizycznie, tak? To znaczy, że ciało nasze oczekuje dopiero na odkupienie. Gdyby było Królestwo Boże, ja bym się nie starzał, ja bym nie chorował, ja bym nie umierał, ja bym się nie męczył. Tak? Nie płakałbym, nie byłoby trudu, nie byłoby znoju. A ja to wszystko mam. Więc niektórzy mówią, że my już tu na ziemi mamy królestwo. Nie ma chorób, nie ma cierpienia, nie ma łez, nie ma śmierci. To bajki są po prostu. No ale niestety ludzie dzisiaj nie chcą wierzyć w Boże Słowo, prawdę, tylko lubią bajki. No, niestety. No i to potem są poważne z tego problemy. Więc my głosimy Królestwo Boże, które jest w duchu i w prawdzie. Chwała Panu za to. I ono dla nas jest w Chrystusie. Królestwo Ducha, które jest w naszych sercach. Pan Jezus króluje ze swego tronu, bo Kościół należy do Niego, a dokładnie to zbór Boży należy do Niego. Powiedzcie mi taką rzecz, ile kościołów Pan Jezus założył? Jeden. Chwała Panu. On jest Jego głową, nie żaden człowiek. Dlatego szanujemy wszystkich braci, którzy są odrodzeni na nowo. Inaczej mówiąc, dzisiaj mówiłem, miałem ci gości, powiedziałem, pozdrówcie, jak będziecie w swoim zborze, ale nie wszystkich. Oni jak to nie wszystkich? A kogo? Tych, którzy miłują Pana Jezusa miłością niezniszczalną. Bo ci, którzy miłują siebie, dajcie im spokój, nawet ich nie pozdrawiajcie. Ale ci, którzy miłują Pana, to tych pozdrówcie. A Panu. To jest dobra rzecz. Zobaczcie, dalej mówi. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Królestwo Boże? Niczyjej krwi. To znaczy, głosimy Słowo Boże w taki sposób, aby w twoim, moim życiu nie było żadnej takiej dziedziny, gdzie Chrystus nie panuje. To bardzo ważne. Wiecie, bo my czasami jesteśmy trochę cwani, tak? Dam taki przykład. Przychodzą do mnie goście, mówią, czujcie się jak u siebie w domu, ale tu jest twój ręcznik, a tam jest twoje łóżko. My czasami możemy tak samo powiedzieć o Panu Jezusie. Panie Jezu, Ty jesteś naszym Panem. Ale wiesz, tutaj nie zaglądaj, tutaj nie wchodź. Tu jest moje, tam jest twoje. Rozumiecie? Paweł mówi, ja nie jestem winny niczyjej krwi, bo ja głosiłem wam Królestwo Boże w taki sposób, żeby Chrystus panował we wszystkim rzeczach waszego życia. We wszystkich sprawach, we wszystkich zakamarkach, żeby nie było takiego miejsca w naszym życiu, żebyśmy tam Pana Jezusa nie wpuścili.
Dlatego Paweł mówi, my się wyrzekliśmy tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. To są takie miejsca, gdzie ludzie nie chcą wpuścić Pana Jezusa do swojego życia. Mają takie swoje, wiecie, zakamarki. Tam nie puścimy Pana, tam nie wchodź. W związku z tym, jeśli mówimy ludziom prawdę, i na przykład, następna sprawa, nie wierzcie w to, że ktoś, kto będzie głosił Boże Słowo, będzie oklaskiwany. Zawsze jest tak. Jedni myślą, czy to prawda, drudzy wołają chwała Panu gdzieś tam w swojej duszy, a trzeci mówią, żebyś tak ze schodów spadł, nie? Wtedy zgrzytają zębami. I to jest normalna sprawa, bo takie zwiastowane Boże Słowo ma być zwiastowane. Mają mieć taki oddźwięk, ponieważ Pan Jezus powiedział, jeśli wszyscy o was dobrze mówić będą, to jesteście fałszywymi prorokami. Oczywiście, tak? Ja bardzo kocham, jak słyszę zgrzytanie zębów. O, to dobrze, to jest dobrze. Dobre zwiastowanie. Kiedyś była taka sytuacja, byłem w Warszawie, przed jeden człowiek i mówi, wiesz co, i co tutaj o tobie przed chwilą mówili? No mówię, co? Myślałem, że jestem bardzo ciekawy. No więc mi opowiedział. Mówię, o ludzie, ale słabo. Pana Jezusa to Belzebubem nazwali, a mnie tylko tyle. No słabo. Przyjdź dopiero wtedy, kiedy powiedzą, że jestem Belzebubem. A był zdziwiony, bo myślał, że się obrażę, albo będę do nich leciał i wyjaśniał coś. Nie. A kimże ja jestem, żeby na mój temat sobie nie mógł ktoś tam języka postrzępić? A niech se postrzępi, a co mi to szkodzi? Ale Pana Jezusa będę bronił, jego sprawy zawsze, tak? I mówi tak, nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. To jest bardzo ważne, zwiastować Biblię w całości, a nie jakieś tematy tabu, których nie poruszamy, których nie wolno poruszać i tak dalej. Znam Biblię, się tego nie wstydzę. Wtedy się tylko tyle, że powinien ją więcej znać, jeszcze bardziej znać, prawda? No ale, no cóż, no, przecież to jest Boże Słowo, więc no, z drugiej strony też nie możemy sobie uzurpać prawa, żebyśmy wszystkie rozumy pozjadali. No przecież nie jest tak. No. Całą wieczność będziemy Pana poznawać. No to tu mamy Biblię i nie możemy jej poznać, to dopiero Boga, którego w wieczności będziemy musieli poznawać. A więc mówi tak. Miejcie pieczę o samych siebie. I to jest bardzo ważne. Przywódcy, które stoją na czele, bracia, których Pan powołał, którzy są pasterzami, którzy są w przypadku nauczycielami i tak dalej, powinni dbać o swoje własne duchowe życie. A wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego? Bo nikt nie przyprowadzi ciebie do takiej lepszej społeczności niż sama. To jest fakt, tak? Jeśli ty rzeczywiście masz społeczność z Chrystusem, rozumiesz Jego Słowo, On do ciebie przemawia, ty masz z Nim relację duchową, to oczywistą rzeczą jest, że ty tych słuchaczy, którym głosisz Słowo Boże, przyprowadzisz do tej samej społeczności, którą masz sam z Chrystusem. A jeśli ty jej nie masz, to ty o czymś mówisz. Ludzie słuchają, no coś gada o tej Biblii, coś gada o tym Chrystusie, ale oni wiedzą, o czym mówisz. Tak? To dziecko, które przyszło do domu ze zgromadzenia, mamusia była chora, więc wysłała dziecko przywraca, półtorej godziny było dłużej. No i mama pyta, dziecko, a czemu tak późno wróciła ze zboru? Bo wyszedł bujek. Półtorej godziny, mówił, mam na myśli, że nie był z mławy, mam nadzieję. I co? I o czym mówił? A nie, no tego nie powiedział. Więc to jest ten problem właśnie, że my musimy na to uważać, że ci, którzy stoją na czele, oni sami muszą dbać o to, aby mieć żywą relację z Panem. Tak mówi Paweł do Tymoteusza, bacz, aby twoje postępy były widoczne przez wszystkich. Ty masz nie zadziwiać ludzi sobą, masz zadziwiać ludzi Chrystusem, którym chodzisz, poznajesz, mówisz, czcisz i modlisz się do Niego. Dalej. I o całą trzodę Bożą. Wiecie, co dzisiaj widzimy w Kościele? To mnie bardzo denerwuje. Kliki. O tych dbamy, o tych nie dbamy. Ty są fajni, tamci są niefajni. Tamtych zaprosiłem, wszystkie śledziki mnie wyjedli, a tamci ciastka zaprosiłem, wszystkie mnie wyjedli. Tak? Nie, tych nie zaproszę więcej, a tych zaproszę i tak dalej. Czyli jest to problem. Ludzie dzielą ludzi, rozumiesz? Tworzą się kluki, stronnictwa i tak dalej, tak? Czy są bogaci, to warto fajnie z nimi, bo jak gdzieś się ich zaprosi, to nie trzeba za nich płacić, nie? A jak tamtych się zaprosi, no to by trzeba było ich może za nich zapłacić. Więc lepiej ich nie zapraszać, tak? I tak dalej. Ja to widziałem. Idę ulicą, patrzę, dwie rodziny stoją. Bogata, obrzydliwie i biedna. Ten bogaty kupił lody dla swoich dzieci, a tamte patrzyły i tak, jak pies na kiełbasę, wiecie, nie? Przepraszam, nie chwalę się, podszedłem, mówię, poproszę lody, jakie chcesz. I poszedłem.
Zrobiłem to po to, żeby tamtego zawstydzić, tak? Jesteś biedny, a myślisz, że jesteś bogaty. Bo gdybyś był naprawdę bogaty, to byś miał pełne, wypełnione serce miłością Bożą. A nie miałeś. Dlatego dbamy o całą czodę Bożą. I powiem jeszcze jedną rzecz. Czy jesteś prawdziwym sługą Jezusa Chrystusa i prawdziwym sługą, poznaje się po tym, jaki masz stosunek do najmniejszego w tym zgromadzeniu. Najsłabszego i najmniejszego. Babcie, taki krawaciarz jak ja, to wszystko, dzień dobry, prawda? Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, jaki ty masz stosunek do najmniejszego w tym zgromadzeniu. To wtedy powiem ci tak, to ty kochasz naprawdę. A tak to sobie wybierasz, tych lepszych, tych gorszych. A przecież zbór to nie ulęgałki, nie? Że przebieramy takie, siakie. Nie, kochamy wszystkich tak samo. Na przykład, prawda? Jak myślisz, czy za ciebie mniej Pan Jezus wylał krwi? Tyle samo, prawda? No widzisz, no to jest prawda. A więc kocha nas tak samo, chwała Bogu za to. Dlatego mówi dalej, zobaczcie, Duch Święty ustanowił tymi, którzy są biskupami. Ja to lubię, wiecie, taki inny termin. Stróż. Kiedyś pewien ksiądz zapytał mnie, gdzie ja kończyłem uczelnię. Skoro tak wykładam sobie, Boże, że mu się to podoba. Powiedziałem, a tak, tak, skończyłem taką uczelnię, a tam rektorem był taki cieśna z Nazaretu. Jarzma Strugo. Dla mnie też wystrugo. I on mówi, podoba mi się to. Ale było drugie pytanie. Kim pan jest w tym zgromadzeniu? Wiedziałem, wiedziałem. I powiedziałem, służącym. On się bardzo obruszył. Powiedział, nie, sługą Boga. Nie, proszę księdza. Ksiądz jest sługą Boga. Ja jestem tylko służącym moich braci i sióstr. Bo czy można komuś umyć nogi stojąc? Spróbujesz? Robimy konkurs? Ktoś da radę umyć nogi na stojąco? Nie ma takiej możliwości. Musisz uklęknąć. Musisz uniżyć się najpierw. Tak, jestem waszym służącym. Bo Chrystus tak chciał. Przychodził, dopóki go biskup z kurii nie zadzwonił, nie pogonił. Nie chodzi już. Nasz już odszedł z tego świata. Nie wiem, gdzie będzie. Mamy zbór pański paść, czyli karmić. Nie sobą, nie klaunami, nie przedstawieniami, nie graniem w kosza, nie grillami. Tylko mamy zbór karmić słowem Boga. Tak. To nie ma zbór pański. To tam w Grece jest zbór Boga, którego ten Bóg, Pan Jezus Chrystus, nabył własną swoją krwią. I to jest bardzo ważne, żeby pasterze o tym wiedzieli, bracia nauczyciele i każdy, kto tutaj w zborze jest i usługuje Panu. Czy jest zbór? Pana Jezusa. Dlaczego? Bo On go kupił swoją świętą krwią. I dlatego my możemy tylko, naśladując naszego Pana, pamiętać, gdzie jest nasze miejsce. My jesteśmy tylko sługami jedni drugich. Natomiast Pan Jezus jest Panem w tym zgromadzeniu. Dlatego my nie mamy prawa panować zgromadzeniu. My mamy prawo służyć. Dlatego mówię, jesteśmy służącymi. Chwała Panu za to. Ale Paweł mówi, po moim odejściu wejdą wilki drapieżne. Nie będą oszczędzały trzody. Więc mamy pasterzy, którzy będą zjadały owce. Nie? Tak, nie będą żyli dla owiec. Będą owce zjadać. Będą się nimi karmić. Będą przypominać takiego bandytę Calvera. Mówi, owce są po to, żeby je strzyc. No i to są, ja tak zwam fryzjerzy. To są fryzjerzy, oni strzygą trzodę. Nie, kochani, my nie jesteśmy wilkami. My jesteśmy, dążymy do tej samej owczarni. Jak ktoś mi za coś dziękuje, czasami mówię, a to normalne w stadzie. To normalne w Bożym stadzie. Za co mi dziękujesz? Przecież my wszyscy jedni, drugi brzemiona mamy nosić, sobie wzajem pomagać, miłować się wzajemną miłością, taką Bożą miłością, którą Pan nam dał. I żyjemy dla owiec, a nie z owiec. Paweł mówi, że oni będą ludzi ze sobą pociągać i uważajcie na tych ludzi, którzy wiążą ludzi ze sobą. Chcą być dla nich guru, chcą być dla nich przewodnikami. Uważajcie na takich ludzi. Prawdziwy pasterz łączy owce z Chrystusem, z prawdziwym pasterzem, a nie z pastuchem. I to jest bardzo ważne.
I mówi, przeto czuwajcie. Czuwajcie, bo jednak tacy ludzie wejdą i będą robić wszystko, bo są tacy ludzie, na którym wszystkim będą zrobić geszeft, czyli interes. Da się na religii zrobić interes? Da się, oczywiście. Co oni będą mówić? Rzeczy przewrotne, aby uczniów za sobą pociągać. Co będą robić? Krytykować, dzielić trzodę, skłócać ludzi i wynajdywać jakieś prawdy sztandarowe. Idźcie za mną, bo ja jestem najmojszy, tak? Czyli najmądrzejszy, tak? Albo najbardziej święty, świętojszy, idźcie za mną, tak? Proszę? Duchowszy i chodźcie za mną. Oczywiście te wszy to myśmy wymyślili, tak? I to jest bardzo ważne, a my mamy ludzi prowadzić do Chrystusa, łączyć z Chrystusem. Przeto pamiętajcie, mówi, że taka groźba jest i mówi dalej, że przez 3 lata we dnie i w nocy ze łzami napominał ich. Co widział w nich? Te tendencje cielesne. Do czego? Do budowania własnego ego. I kiedy Pawła zamknięto w więzieniu, to oni od razu odżyli i Paweł mówi, odwrócili się ode mnie wszyscy przywódcy, którzy są w Azji. Hulaj dusza, Pawła nie ma. No, kota nie ma, co robi się z myszami? Grasują. Prosta sprawa. Nie ma apostołów? Grasują. Tak, i dzisiaj to tak samo jest. Tak, tak, to samo jest. Co mówi list do Efezjan z Księgi Objawienia? Doświadczyłeś tymi, którzy się podają za apostołów, a nimi? Nie są, tak. Oni narzucają swoje przywództwo. Oni chcą być apostołami, chcą być kimś wyjątkowym. Chodźcie za nami, my wam damy to, czego wam brakuje. Nic nie dacie, bo nic nie macie. Ale mówi, poruczam was Panu. To jest bardzo ważne. To trzeba się nauczyć, że my ludzie mamy pewne ograniczenia. To, czego nie możemy zrobić, musimy oddać Bogu. Możemy się modlić. Ja mogę się modlić o ciebie, a ty o mnie. Ale nie mogę cię wprowadzić na wyższy poziom duchowy. To musi być Pan Jezus. Dlatego się modlimy. On mówi, ja wam oddaję Panu, żeby Pan was dalej prowadził. I dalej mówi jeszcze. I słowo łaski Jego. Dzisiaj w miejsce apostołów, którzy założyli fundament pod Kościół, mamy Boże Słowo. I musimy się tego słowa trzymać. On jest jak młot i jak ogień. Wszystkie te rzeczy, o których wam mówiłem przed chwilą, można wykazać na podstawie Bożego Słowa. To są błędne nauczanie, a ci ludzie nie są z Boga, bo karmią siebie samych. Dalej to słowo ma moc dać nam nas zbudować. Cudowna rzecz. Co nas buduje? Boże Słowo. Kiedyś przyszli uczniowie do Pana, a potem patrzą, Grecy się tutaj tłoczą. Co Grecy chcieli zobaczyć? Nie chcieli zobaczyć fajnych apostołów, tak? Oni też może byli fajni, ale oni mówią, ale my chcemy Jezusa widzieć. I myśmy tu przyszli po to, aby Pana Jezusa oglądać. Chwała Panu za to, tak? Zwróćcie następną rzecz bardzo ciekawe. Co nam da dziedzictwo między uświęconymi? Słowo Boże. Co uświęca? Słowo Boże. Jeśli nie ma Słowa Bożego, gwestowanego z mocą, ze zrozumieniem, w jasności, wykładu, to jak ludzie mają wzrastać? I to jest Słowo Boże. My cały czas żyjemy Słowem Boże. Następna sprawa. Srebra, ani złota, ani szaty, niczyjej nie pożądałem. Nigdy apostoł Paweł nie mówił o tym, żeby mu płacono. Nigdy nie wciągnął go na listę płac. Nigdy nie żądał od nikogo, aby kupili mu jakieś super wyposażenie. Tak? Dalej mówi, sami wiecie, że te ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy słuchają. Paweł nigdy nie został najemnym, opłacanym przez kogokolwiek najemnikiem. Kiedyś spotkałem pewnego człowieka, pytam, ty masz zbór? Nie mam zboru. A kim jesteś? Pastorem jestem. Ja mówię, pastor bez zboru? Tak, jestem pastorem. No a to dziwne, jak można bez zboru być pastorem? On mówi, no tak, bo to zawód. A, zawód pastor. Rozumiem, to tak jak ksiądz, nie? A nie, inaczej. A dlaczego inaczej? Ten kadzi, też Biblię otwiera, też tam coś czyta, nie? Też tam jakieś gusła odprawia, nie? Okej? Okay? Czyli rzeczy niezrozumiałe, bo pewne rzeczy są niezrozumiałe. To jest poważny problem. Nie ma czegoś takiego. Nie ma pasterza bez trzody.
To jak moje dzieci. Były malutkie, jadę z nimi, a tam było stado owiec. A oni mówią, tatuś, a gdzie jest Pan Jezus? Ja mówię, no gdzie tutaj Pan Jezus? A oni mówią, no tatusiu, jak są owce, to i Pan Jezus musi być. I to jest oczywiste. Jeśli są Boże dzieci, to musi być Pan Jezus. To jest oczywiste, tak? Ale jak owiec nie ma, no to po co nam to wszystko? Kochani, nie ma czegoś takiego jak zawód ksiądz czy zawód pastor. Nie dajcie się na to nabrać. To są najemnicy. To się najmują za pieniądze, aby służyć bardziej sobie niż ludziom, tak? Albo jedno i drugie, ale mimo wszystko. Jeśli już biorą zapłatę, niech robią to przynajmniej dobrze, tak? Ale Pismo się mówi, że Paweł mówi, nigdy z tego nie korzystał. Nigdy nie został płatnym sługą, tak? Nigdy nie był wciągnięty na listę płac. I powiedział, że gdyby miał o coś Koryntian poprosić, to wolałby umrzeć. On swoje potrzeby przynosił do Boga. A jeśli nie zostały przez Pana Boga zaspokojone, to szedł do pracy i zarabiał własnymi rękami na swoje utrzymanie, aby nie być nigdy na niczyją pomoc dany. W tym wszystkim pokazałem, mówi wam, abyście pracując wspierali słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Dlatego wprowadzono, te wilki wprowadziły dziesięcinę obowiązkową. Dla mnie możesz dawać i 20 razy dziesięcinę, to jest twoja sprawa. Ale nikt nie ma prawa uczynić z tego przykazania. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Mamy przykłady. Dziesięcinę dawał Abraham. Jakub obiecywał, że da, ale w końcu dał wtedy, kiedy musiał już potem po Dąbrowie Mamre, ale nikt do tego nie zmuszał, no sam to deklarował. W zakonie był przykaz, bo tam była świątynia, tam byli kapłani, to tysiące, trzeba było to towarzystwo utrzymać, ich dzieci i tak dalej. A teraz mamy kapłaństwo powszechne, chwała Panu, tak? W związku z tym mamy zupełnie inną sytuację i ochotnego dawcę Bóg miłuje. Czasami ludzie pytają mnie, czy nie daję za dużo. Jak dajesz, masz smutek? Tak, mam. To dajesz za dużo. A jak dajesz mało, że masz smutek, że dałeś za mało? Tak, to daj więcej. Daj tyle, aby twoje serce się radowało, bo ochotnego dawcę Bóg miłuje. Więc to jest bardzo ważne, ponieważ Paweł tak właśnie żył. Zużywaj mało, dawaj dużo. Czyli był skupiony na potrzebach, swoich tych współpracowników, a nawet potrafił wspierać ich z własnych funduszy, które zdobywał poprzez pracę zawodową. Potem się modlił, a wszyscy rzucali się mu na szyję i całowali go, bolejąc nad tym słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą oglądali jego oblicza. Czemu tak było? Z dwóch powodów. Kochali Pawła. Nie widzieli w nim obłudy, zdrady, własnego interesu, egoizmu. Zawsze kochał Chrystusa i Chrystusa zwiastował, nigdy nie mówił o sobie. Ale z drugiej strony oni wiedzieli doskonale, że jak Paweł odejdzie, to nie będzie kogoś takiego, kto będzie ich chronił, kto będzie ich strzegł. Przed tymi ludźmi, którzy weszli między nas, aby wyszpiegować naszą wolność, aby nas podbić, aby w niewolę. I to jest bardzo ważne. I ta niewola jest duchowa. Ta niewola jest finansowa, a czasami jest to niewola innego jeszcze typu, tak? Że ludzie są po prostu do pewnych rzeczy zmuszani. No teraz akurat tak nie ma, ale może nastaną takie czasy, że będzie jedna religia, której wszyscy będziemy musieli się podporządkować, a jak się będzie nie podporządkujemy, no to będziemy z tego powodu w jakiś sposób szykanowani. I musimy o tym też pamiętać, że tak może być. Kochani, no cóż, ja przepraszam, że zrobiłem, co mogłem, żeby ten zegarek zatrzymać, ale on nie działał na mój wzrok. Ja go tam karciłem, gromiłem, a on nadal się posuwał do przodu. Więc niestety musiałem skończyć i dziękuję wam serdecznie, ale myślę, że Biblia nie jest jeszcze skończona w tym znaczeniu, jeśli chodzi o wykładanie, bo jako pisanie to tak. I mam nadzieję, że będzie wiele okazji, abyśmy mogli Słowo Boże rozważać w taki sposób, abyśmy byli przez to Słowo Boże budowani. Kochani, Jezus Chrystus wczoraj, dziś na wieki ten sam i do tej pory nic się nie zmieniło. A jak nie wierzycie, to spytajcie aniołów. Amen. Amen.